Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy was w A czy P? Adam czy Patryk? I sobie odpowiemy na pytania graniczne, które nam zadawaliście na Insta Stories. Zapraszamy do obserwowania nas na Instagramie i do naszego Stories, bo tam są ciekawe informacje, rzeczy, wydarzenia, ludzie i emocje. Dobra, zaczynamy od pytań, je wybrałem, bo musiałem je, bo było ich bardzo dużo, dziękujemy za nie bardzo. Rybuś oszalał w tym czasie, więc my możemy zacząć. Dobra. Marcel pyta. 2020 czy 2021? Chodzi o rok. Skomplikowane. To jest podchwytliwe pytanie. No. To ja pierwszy. Biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w 2020 i wszystkie rzeczy, które wydarzyły się do tej pory w 2021, ja wybieram 2021. Ponieważ był to rok, w którym się o wiele bardziej rozwinąłem. Był to rok, który przyniósł mi bardzo dużo radości, bardzo dużo się o sobie dowiedziałem i uważam, że jest to rok zdecydowanie na plus. O Jezu, tak optymistycznie powiedziałeś bardzo. Tak, bo ja jestem pesymistą, ale gdy patrzę w tak bardziej ogólnie tak patrzę, to widzę optymistyczne rzeczy. Chyba masz rację, no. Niech będzie, tak. No tak, 2021. Ciuchy Wekleo czy płyty Fabijańskiego? No, to już wolę chyba ciuchy, no. Jakby ja też wolę ciuchy. Myślę, że coś tam bym sobie wybrał, żeby się ubrał. W razie czego można po domu. Tak, a tak jakbym miał to mi lecieć taki poza po tym, prostu... kto kupuje jeszcze płyty? Bo rozumiem, że takie CD-romy, tak? My kupujemy. No my kupujemy, ale też kolekcjonersko, tak? No tak, tak. No właśnie, nie to, że słuchasz sobie na płycie, tak? No nie mam na czym. No właśnie, to o tym mówię. To jest po prostu najgorsze. O tym mówię, także... Nie robią czy chciałbyś mieć w kolekcji płyty pana Fabijańskiego? Nie, przykro mi bardzo, ale to nie jest po prostu... Nie jest dla mnie, no. Czyli wybieramy ciuchy Wekleo obydwoje. Tak. Obydwaj nawet. Długie spodnie czy długi rękaw? Długie spodnie, długi rękaw. Ja wybieram długie spodnie, ponieważ nie mam zbyt pięknych nóg, które chciałbym eksponować. A tutaj lubię mieć trochę wietrzników. No ja chyba odwrotnie akurat. No bo ty masz akurat bardzo ładne nogi. No lubię swoje nogi, co mogę powiedzieć. Nawet ostatnio zdarzyło mi się jeszcze założyć takie, powiedziałbym, 3/4 spodenki. Bo ja lubię po prostu, ja bym chodzić cały czas w takich... Ja wolę jak tutaj jest wietrzniej. Tak? Tak, no. Dua Lipa czy Elton John? Jezu! Co? No bo te pytania są po prostu naprawdę graniczne, bo są takie... trudne. Biorąc pod uwagę, to ja mówię za siebie, wszystko co wiem o Dui Lipie i wszystko co wiem o panu Elton John, to coś mi się wydarzyło w mózgu. Nie pytajcie. To wybieram Dua Lipę. Elton John wydaje mi się trochę zawistną postacią, albo jakąś taką, nie wiem, te jego teksty na przestrzeni lat do Madonny, jakieś takie rzucane, złośliwe teksty, nie podobało mi się to i noszę po prostu ten uraz w serduszku. Gracz. Tak, tak. A Dua Lipa wydaje mi się nową Queen. Dua Lipa. Wiecie co, no znaczy ja doceniam jakby całą twórczość Eltona Johna i myślę, że on jakby wiele wniósł do muzyki, tak. I w, jakby do społeczeństwa LGBT. I'm still standing forever in my heart. Ja muszę to zdradzić po prostu, nie wiem, no jakby taki jest fakt, taka jest prawda. Ja, szczerze mówiąc, nie mam chyba ani jednej piosenki jego, którą tak po prostu lubię serio, żebym sobie słuchał. Okej, okay. Ja mam I'm Still Standing, uwielbiam. I szczerze nie jestem też fanem Dua Lipy. Choć wydała zdecydowanie mniej płyt, to jakoś tak bardziej, prędzej bym ją puścił, nie? Więc ale... Nigdy więcej nie założyć skarpetek, czy nigdy więcej nie założyć majtek? Majtek. Zdecydowanie. I zimno jest bez skarpetek tak, czasami. Tak, ja nienawidzę, nie rozumiem osób, które śpią w skarpetkach, bo wydaje mi się to podejrzane, że tam jesteście i to być może oglądacie. Nie rozumiem tego. Akceptuję was, ale tylko po prostu nie rozumiem. Nawet ostatnio kupiliśmy sobie takie grube skarpetki. Tak. Takie jakieś wełniane czy coś. Tak. Nie. Ale mi się na przykład zdarza chodzić bez majtek i na przykład cenię sobie te momenty... Wolności. Te momenty wolności, tak. Nawet zdarza mi się wychodzić z domu bez majtek.
W sensie jestem odziany. Jestem odziany, ale nie mam majtek, więc... Ale bez skarpetek bym nie wyszedł, gdybym nie był w sandałach. Ale dlaczego tak wychodzisz? Po co? Po co? No bo czasami lubię po prostu, jak mi tam wieje. Jak jest ciepło, jest przyjemnie. Czyli ja wybieram pierwszą odpowiedź, a ty zaznaczasz, którą? No, że bez majtek. A ty, którą wy zaznaczasz? Nigdy drugą. Więcej... A, drugą. Tak, przepraszam, no, zmieniam. No, on cofam, jest jakiś popsuty. Popsuty. Kurdej czy szatan? Szatan. Też wybieram szatana. To było proste. Przez jeden dzień być andziaks czy kiniobyczyńską? Ja pierdolę. Dlaczego nam to robicie? Nie no, wolę już być kinią. Ja też. Bo myślę, że kinia jest w większości taka nieświadoma i ona jest taka sobie fruwa i skala. Co ty, kinia sobie je chrupki. Tak, ja myślę, po że kinia jest bardziej naturalna. Tak. A życie Andziaks jest Andziaks, taka wyrachowana. Życie Andziaks brzmi dla mnie prywatnie jak piekło. Ja bym nie mógł... Nie ja mówiłem o tym dawno temu, wieki temu, że to jest szatan, więc jakby wiesz... Oraz jakby całe życie w szarości, w tym bogactwie, to musi być strasznie męczące. Tak. I tak na pokaz całe życie, wszystko no, na pokaz. Nie. Polska muzyka czy polski film? Muzyka. Muzyka. Ja nie lubię polskich filmów. Aczkolwiek ja mam podobnie, ale aczkolwiek mam wrażenie, że trochę następuje odbicie, bo przychodzą nowe twarze do polskiego filmu. No przyznam, że jest chyba jeden polski film, który jakby mam zamiar obejrzeć z tobą. Więc to jest już coś, bo kiedyś by nie było w ogóle czegoś takiego. Hiacynt. No nie jestem w ogóle fanem polskich filmów, a polskiej muzyki jak najbardziej uważam, że mamy bardzo wartościowe, szczególnie wokalistki, artystki i fajnie. Abba po polsku na przykład. Dobra, na przykład, bo polecamy. Znacie angielski czy znacie Every Night? Znacie Every Night, wiadomo, mandaryna, a znacie angielski dla tych, co siedzieli teraz pod kamieniem, no to chodzi o to. Jedną z najbardziej popularnych pułapek, na którą nie zwracaliśmy dotąd uwagi, to dni Wielkiego Święta zamienione na zabawy w Halloween. Halloween. Znacie angielski? Piekło wygrywa. Znacie angielski Edycia? A ja czuję taką odrazę do jej twórczości w ostatnim czasie, więc mimo, że znacie Every Night, ja mam już takie poczucie, że jest zmęczone strasznie, już jest takie po prostu ograne i po prostu jak Last Christmas święta, ale mimo wszystko wybieram znacie Every Night. Znacie Every Night? No ja też, bo jakby wiecie, znacie angielski jest dosyć zabawny teraz w tym momencie. Znaczy jest to zabawne i ja uwielbiam, tak, jak wy robicie jakieś przeróbki tego, bo to jest naprawdę zabawne. To jest tak negatywnie nacechowane, tak. A wydaje mi się, że znacie Every Night przynajmniej w ostatnich latach odzyskało jakby coś takiego pozytywnego i no okej, może jest rzeczywiście Every Night ograne, ale z drugiej strony nie puszczaliśmy Every Night i nawet nie wiem, czy słuchaliśmy sami prywatnie. Przez jakieś ostatnie, tak? Dwa lata? Tak, półtora roku. A prawda jest taka, że jakby od początku, gdy puszczaliśmy to na imprezach, to puszczaliśmy to, bo to nam się po prostu podobało. Tak, i po prostu było to miłe. A nie dla Beki, więc... Wiele innych osób. No. Lepszy piekielny krąg z Edzią, która wciąż nie jest Ewą, czy Sandrą S w stroju Ewy? Jest zło, oczywiście, że Sandra S. Sandra S nie, jest no super. To jest proste. Słuchajcie, ostatnio mijaliśmy na ulicy jakąś panią, która miała takie karbowane włosy, taką burzę czarną. Karbowane, nie krabowane. Karbowane, powiedziałem, umyj uszy. Włosy takie dookoła, taki. Ja mówię, słuchaj, Sandra S idzie. On już ją widzi na ulicy. Ja widzę, tak. Ja już tak ją uwielbiam, że ja ją widzę na ulicy, ale ona jest sobie teraz blondynką w ogóle. Nie, jest to możliwe. Co prawda widzimy tylko to na zdjęciach. Ja nie wiem do końca, czy ona jest człowiekiem, czy ona jest jakimś hologramem. Tak, to prawda, bo te zdjęcia są takie. Nie mam pewności. Nie widziałem żadnego z nią wywiadu, albo żeby jakoś wypowiadała, nawet jak wrzuca coś gdzieś, to właściwie nic nie mówi. Ale no ja czekam na rozwój kariery, trzymam kciuki, nie mogę się doczekać wszystkiego. No i wiecie, Big Lamoty rządzą. Prace społeczne z Beatą Kozidrak czy weekend w spa z Patrykiem Paprykiem Welgą? Przepraszam. Posłuchajcie, ja nigdy nie byłem w spa.
i uważam, że to jest strasznie smutne i chciałbym kiedyś pojechać do spa. Nie wiem, czy by się tam nie zanudził na śmierć, w tym sensie, że po prostu 50 jakieś masowanki by po prostu nie sprawiło, żebym po prostu miał już dosyć wszystkiego, ale brzmi to ciekawie, spa i takie day off, brzmi to ciekawie, ale wybieram prace społeczne z Beatą Kozidrak, bo nie przeżyłbym z paprykiem Wego i jego ego. To jest dla mnie too much, zwłaszcza jeszcze z jego poglądami, jakby nie. No dobra, ale jakby trochę tutaj już przesadzasz. Nie trzeba po prostu być z nim minutę w minutę, tak? Można po prostu wybrać inny masaż. No nie, ale to jest weekend w spa z, czyli na przykład masaż obok. No ale mogę z nim pojechać, ale to muszę z nim odbyć wszędzie. No dobra, tak. Dobra, to jeżeli muszę być z nim wszędzie, to ja sobie po prostu puszczę w słuchawkach coś. Ale nie takie jest pytanie, Dzidzia. Ale nieważne, ale będę blisko niego, nie muszę go słuchać ani patrzeć na niego. Nikt mnie do tego, musisz, nie zmusicie mnie do tego. Musisz, wegan litu cię, wegan litu zmusza cię. No, no ja wolę jednak spa, bo szczerze powiedziałem, ja też nigdy nie byłem. Prac społecznych też nie miałem, ale... Ja też nie, jak coś. Dobrze, że sobie to powiedziałeś. Tu jest słowo praca, to jest słowo klucz. Dobra, ale wiesz, jak wyglądają prace społeczne gwiazd? Że siedzą w jakimś przedszkolu i odbębniają godziny. No, nie wiadomo jeszcze, Beata nie miała, czekam z niecierpliwością, ale znowu w spa nigdy nie byłem i szczerze powiedziawszy też ostatnio o tym myślałem, że to jest dziwne, że nigdy nie byliśmy w ogóle w jakimś spa. Trochę mi się to wydaje dziwne jednak, bo ja nie jestem fanem, jak ktoś mi masuje, ktoś obcy, wiecie, jakiś obcy człowiek dotyka mi plecy czy coś, to jest takie, dlaczego to robi? Ja lubię masaż akurat. Ale nie wiem, jakieś może maseczki czy coś, to akurat bardziej bym się odnalazł, nie? Jakie polecacie miejsca? Team Mickiewicz czy Team Słowacki? O Jezu, Dzidzie, ja już nie pamiętam, co oni tam mieli. Ja mam prostą odpowiedź. No? Team Słowacki. Bo? Bo Słowacki lubił Wacki. Tak? To ja tak samo zgadzam się z tobą. Czyli Team Słowacki? Tak. Jan Klaosia czy Sandra S? No bo jakby ludzie, kochamy Sandrę S, naprawdę ją kochamy, jakby zaakceptujcie to w końcu, bo nie rozumiem, o co wam chodzi. Jakby Sandra S, czy nie wiem, ludzkość, nie? Jakby cokolwiek. No ja lubię Jan Klaosia, przyznam szczerze. Słucham sobie Jan Klaosi, nawet dzisiaj sobie słuchałem Jan Klaosi, ale wybieram Sandrę S. Ale żeby nie było, ja naprawdę lubię Jan Klaosia. Żeby nie było. Okej. Okay. Lody ekipy, czy płatki śniadaniowe Teamu X? Co za piekło. Dobra, słuchajcie, ja nie jadę płatków śniadaniowych i nie pijam mleka, ponieważ nie jestem dzieckiem, a dzieci piją według mnie mleko i później już od cyca się odciąga. Także wybieram lody ekipy, ponieważ po tym całej inbiet, która się wydarzyła, po tych wszystkich za, przeciw, sreciw i tak dalej, po prostu chciałbym je spróbować, bo byliśmy już tutaj w Barcelonie i nie mieliśmy okazji po prostu nawet spróbować, a zwyczajnie jestem ciekaw, jak to smakuje, więc, a lubię lodziki, także wybieram lody ekipy. Ja nie jestem ciekaw, jak to smakuje, ale no też wolę lody, jeżeli ja nie jem płatków śniadaniowych. Widzicie co, kiedyś próbowałem mieć płatki śniadaniowe, jakoś nie wiem, jakieś szkoła, nie? Podprówka, no, czy coś ja kiedyś tam. Lubiłem. No bo tak się wmawiało wszystkim, że tepi mleko, coś tam i jest ten cukier. Te reklamy tych płatków śniadaniowych, jakiś Nesquik czy coś takiego, bo jakiś Chocapic, nie wiem. A później się okazało, że to w ogóle nie jest zdrowe, nie? Nie. I w ogóle to, dlaczego miałbym wyjść cały czas? I ja się zgłaszałem do tego przez jakieś 2 tygodnie, czy coś takiego i byłem taki jakby, co? Nie, no nie, ludzie. Ślub kameralny czy z pompą? Raczej kamera, w sensie, jeżeli ktoś miałby mi to wszystko zorganizować, to może z pompą, ale nie wiem, czy by mi się chciało, więc chyba kameralny bardziej. Ja zdecydowanie kameralny. No. Nie bawi mnie to z pompą. Mogę sobie obejrzeć w jakimś filmie ślub z pompą, ale żebym sam miał to przeżywać, a jeszcze przygotowywać, ale nawet jakbym nie musiał przygotowywać, jakbym musiał tylko przeżywać to i po prostu wiedzieć, że to wszystko się dzieje, że coś się może nie udać. Jakby i tak bym się stresował i tak, a ślub jest już na tyle stresującą rzeczą, że wolałbym kameralny. No, to jest dosyć zabawne, bo w sumie jakby lubimy przecież występować na scenie i ludzie na nas patrzą, ale jakoś nie czuję potrzeby czegoś takiego w kwestii ślubu. Czyli akurat. My weźmiemy kameralne? No, no, myślę, że raczej na pewno tak, bo jakby nikt się tym nie zajmie. Ty się nie zajmiesz? Nie, na pewno się tym nie zajmę. Ja już mam dosyć zajmowania życiem. Chcę się zająć nie życiem.
Blunt czy bonga? Z bonga nigdy nie korzystałem, więc trochę mi smutno, ale jakby, nie wiem, słyszałem jakieś takie oceny, że to nic nie jest ciekawego, że tam woda i że niby przez tę wodę przechodzi, ale co, i po co, nie? Więc nie wiem, ale kiedyś korzystałem z jabłka. Oczywiście ktoś zrobił, bo ja nie byłem. Z takiego prawdziwego jabłka. Tak, więc to nie wiem, to chyba nie jest bongo, ale to też nie jest blunt. No to jest chyba bongo, że tak, jabłczane bongo. No. No nie, ja wolę blunt. No, ale był jakiś efekt był z tego jabłka? No pamiętam, coś że był taki posmak, no, że... Jabłczane? Tak. No bo wiesz, no musisz tam jednak podpalić, więc przypalasz też to jabłko od razu. Ale to smaczne było? Jestem... Przypalone jabłko? Nie wiem, no. Moja mama lubi te pieczone jabłka. Wiecie, ja jestem tradycjonalistą, więc wiecie, o co chodzi. Więc wybieram blanta. A ty? Ja wybieram blanta. Bo też nie próbowałeś. Bo nie próbowałem. My jesteśmy jacyś cofnięci chyba. My jesteśmy tradycjonalistki po prostu. Jesteśmy konserwatywni. Trochę się boimy, no chyba. Nie ja mamy... się w ogóle nie boję, po prostu ja chciałem już 1000 razy kupić bongo. Stoją na wystawach w sklepach bongo, a on mówi nie, nie, musimy kupić jakieś inne. Nie, nie, później. A już 1000 razy chciałem to kupić. Pierwsze bym chciał, żeby było jakieś ładne, a po drugie mam obawę, że po prostu to się kupi i się z tego nie będzie korzystać, bo nie będzie się chciało, bo będzie tyle roboty, że znaleźć tę wodę. I wiecie co też mnie wkurza? Ta sama myśl, że ja muszę tę zapalniczkę jakoś tak podpalać i jeszcze istnieje opcja, że mi się przypali... Co chwilę muszę podpalać to i mi się przypali jeszcze palec czy ręka. Czy pazur najgorzej? Najgorzej i w ogóle nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. This bitch czy baby girl? No to tak wychodzi naturalnie, żeby tak wybrać. To wychodzi naturalnie, ale jeśli miałbym u kogoś, to ja bardziej preferuję osoby this bitch. Uwielbiam tak. Osoby baby girl, ale osoby this bitch dodają, mają taki wiecie power w sobie i to też mi się udziela wtedy. Więc ja wybieram u kogoś this bitch. To nie jest konkretyzowane czy to u siebie czy u kogoś, więc ja sobie tam to powiedzam. Tak, zresztą wbrew pozorom to jest tak pozytywnie nacechowane this bitch. Na przykład moja mama ostatnio jak nas odwiedziła to piła z tego kubka i ona tak średnio kuma angielski, nie? Ale wiedziała, że coś jest zabawnego i była taka no, że nie wiem, że to jest jakieś takie, no śmiała się, ale że ogólnie od razu to odczytała jako negatywne, nie? A absolutnie tak nie jest. Natomiast właśnie baby girl to jest takie... Taka dziewczynka, więc wiecie... Że taka głupiutka, nie znająca życia. Tak, Więc jednak this bitch wolę. Pozytywnie. Last Christmas czy All I Want For Christmas Is You? Last Christmas. All I Want For Christmas Is You. Żebym sobie tak puszczał to w domu, to chyba bym sobie niczego nie puścił z tych. Ja bym sobie z tych dwóch puścił Last Christmas po polsku. Ale... Zeszłe święta, oddałam ci serce, ty dałeś skarpety, dziurawe niestety. Kasia Bujakiewicz na zawsze w naszych sercach. Te święta przemówią by blenda, chciałabym ci dać coś special. Co do piosenki Marai, to mam pierwsze wspomnienia z nią. Jakie? No nie wiem, chociażby z naszych świątecznych imprez. Jakoś jakby był większy power i jakoś tak... Ona jest ogólnie taka... No bo jest szybsza. Ta piosenka. Tak. Jest taka pogodniejsza, a tam to jest taki... Last Christmas. Ja bym się zastanawiał, jeżeli to by było Last Christmas w wykonaniu Kaskady. Ale zakładam, że jest oryginał, więc idę w All I Want For Christmas Is You. Okej. Okay. Natalia Oreiro czy Tadzio Norek? No chyba Tadzio Norek, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie. Tak, słuchajcie, Natalia Oreiro ostatnio odebrała rosyjskie obywatelstwo z rąk samego Władimira Tfu Putina. Więc jakby nie wiem, o co się z nim dzieje i jaki jest tam deal w tym interes. Ale nie będziemy w tym uczestniczyć i nie popieramy tego. A Tadzio Norek, z tego co pamiętam, to on jest spoko koleś chyba, nie? Tadzio Norek był spoko kolesiem. Był taką baby girl trochę. No co no? Ale to nie ma w tym nic złego. Był słodki, był lojalny, był uczuciowy. Jakby miał bardzo dużo dobrych cech, więc Tadzio Norek totalnie na propsie. Ostatnie pytanko! Cokolwiek, dawniej prasówkę czy w ogóle travel? U mnie to jest czasowo zależy. Czasami są takie odcinki cokolwiek, że się nie mogę doczekać aż się nagramy,
A czasami są takie dni w ogóle travel, że mam wielką ochotę już robić, bo wiem, że będzie coś super ciekawego na tego dnia na wyjeździe. Ale chyba wybieram cokolwiek. Lubię ten format. Chyba tak, rzeczywiście. W ostatnim czasie jakoś tak przyjemniej się nagrywa. No w ogóle travel jest super, tylko że jakby wtedy jesteśmy na wyjeździe i nie możemy tak też wtedy cały czas być tak wyjazdowo po prostu, tak? Tylko musimy w każdej jakiejś chwili pamiętać, żeby odpalić tę kamerę i coś tam dograć, co ci się wydaje głupotą i w ogóle, ale jednak no musisz mieć tę myśl cały czas ze sobą, nie? I żeby też coś powiedzieć na temat jakiegoś miejsca, coś pokazać, więc nie ma w tym nic uciążliwego, ale jednak, no nie wiem. Chyba tak. Czyli cokolwiek. No. Wiesz. Ale też zależy od tematów i od dnia, zależy od dnia dużo, słuchajcie. Tak, dużo zależy od dnia. Dużo zależy od dnia. Czasami jest tak, że po prostu jak wszyscy na świecie budzimy się z gorszym nastrojem i od po prostu pogody, się nie chce. Od pogody, od jedzonka, od wszystkiego. No, tak. Nie ma łatwo. Tak. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Zostawcie suba, jak jeszcze nie ma, łapkę w górę i pozdrawiamy. Dzięki wielkie, pa!